Sytuację finansową szpitala oceniam za naprawdę bardzo trudną. Ostatni rok nie przyniósł oczekiwanej poprawy kondycji finansowej szpitala. Wręcz przeciwnie, narosło 10 milionów, przeszło 10 milionów nowego długu. I to jest sytuacja bardzo niepokojąca zarówno dla szpitala, jak i dla powiatu. Warunkiem skutecznego przekształcenia jest zreformowanie szpitala. A to niestety, mimo licznych zapowiedzi, nie stało się. Szpital nie został zbilansowany na koniec zeszłego roku, jeśli chodzi o działalność bieżącą, co było zasadniczym zadaniem i obietnicą zarówno pani starosty, jak i dyrektora. Brak tego zbilansowania to nie tylko to, natomiast kolejny niepokojący fakt to po prostu narastający dług. Radni przez wiele miesięcy byli utrzymywani w świadomości, że zadłużenie szpitala za rok 2011 przekracza ponad 2 miliony złotych. Dowiedzieliśmy się w czerwcu, że to zadłużenie wynosi ponad 8 milionów 300 tysięcy. Jest to bardzo duży dług i w tej sytuacji szpitala niezwykle trudny problem do rozwiązania i żałuję, że dyskusja na sesji była tak krótka, a pani starosta nie była w stanie powiedzieć, jak wynosi obecnie zadłużenie szpitala. Również po raz kolejny nie przedstawiono szczegółów programu naprawczego. Na początku chciałbym wyjaśnić te 6 milionów. Tam jest ponad milion amortyzacji, która się nie liczy do wyniku. To po pierwsze. W tym trzeba wliczyć, że wykonaliśmy dla obywateli lokalnych, czyli dla całego powiatu łotwockiego, nadwykonań za sumę 1 700 000. To są pieniądze, które dostaniemy i one natychmiast zmniejszą sumę. Ale czy na pewno dostaniecie za 1 700 000? Nie mamy pewności. Aha. Niestety to jest ryzyko, które musimy ponieść, bo po pierwsze nie ograniczy udzielanych usług medycznych dla obywateli powiatu łotwockiego. Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, że odsyłam kogoś, bo skończył mi się kontrakt na dany miesiąc. No i dlatego musimy podjąć takie ryzyko. Są to usługi, które zostały wykonane, zapłacone, są naszym kosztem. W momencie, kiedy NFZ nam zapłaci, mam nadzieję, że zapłaci, strata nagle się zmniejszy o 1 700 000, minus jeszcze milion amortyzacji, to już minus 2 700 000, więc w tym momencie wychodzi około minus 3. Ja mówię to z głowy, z przyjemnością to panu pokażę, panie redaktorze, na konkretnych dokumentach. Co więcej, mamy milion darowizny, żywej, prawdziwej, w sprzęcie darowizny, która nigdzie nie została zaksięgowana. A co to za darowizna? To jest darowizna pana Maciejewskiego, który wyremontował i stworzył piękny nowy OIUM. Dlaczego pan podpisał ten bilans, skoro być może ten bilans jest źle zrobiony? Nie jestem w stanie, nie mam kompetencji, aby powątpiewać w fachowość biegłej. Biegła jest biegłą. I nie ja powołuję biegłego, tylko radny. Ale pana służby finansowe zrobiły inny bilans. To pan w końcu wierzy pan swoim służbom bilansowym, czy pan wierzy biegłej? Biegła jest nadrzędna. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.